Popatrzyliśmy również, jak ten system zarządzania kryzysowego i ochrony ludności funkcjonuje w innych krajach. Poprosiliśmy jedną z uczelni, aby na rzecz tej informacji opracowała nam te rozwiązania, jakie są w Hiszpanii, w Niemczech, w Szwecji. I co się okazuje? Odchodzi się od oddzielnej struktury obrony cywilnej jako rzeczy przestarzałej. Te zadania, jakie na czas pokoju mają różne instytucje w tych krajach, również transponowane są na czas wojny. Myślę, że to jest warty do rozważenia kierunek w polskim porządku prawnym. I co żeśmy stwierdzili ponadto? Podstawowe zadania związane z reakcją na zdarzenie podejmowane są na poziomie lokalnym. Jest bardzo duża samoświadomość zarówno władz lokalnych, jak i samych obywateli, ale to się nie bierze samo z siebie. To, co żeśmy zakwestionowali, brak szkoleń, brak ćwiczeń, brak realnego przełożenia w relacjach lokalnych, musi spowodować bierność i niewiedzę tych, którzy powinni czynnie uczestniczyć w tym procesie. I co ciekawe, w tak rozdrobnionym od strony organizacyjnej kraju, jak landowe Niemcy, zdecydowano się skoncentrować koordynację działań na poziomie federalnym, monitorując, co bardzo mocno podkreślam, rzetelnie monitorując wszystkie te realne zagrożenia, które mogą wystąpić. Do tego stopnia, że jest baza danych, do których każdy obywatel ma swobodny dostęp, żeby zobaczyć, gdzie jest najbliższa jednostka straży pożarnej, gdzie jest najbliższa jednostka policji, Bundeswehry, szeregu innych organizacji, które mogą się realnie przydać w sytuacji zagrożenia. Holandia na przykład wprowadziła na dużą skalę, bo ten system obejmuje 11 milionów abonentów, wprowadziła taki system powiadamiania SMS-ami o realnym możliwości zagrożenia w danym środowisku lokalnym. Proponujemy rozważenie tego rozwiązania.